Witam wszystkich na czwartkowej aktualizacji. Troszkę ustawienie zmodyfikowałem, jak widzicie, to raz, a dwa, mamy przeprosiny, dostaliśmy 30 tysięcy GP pointsów i coś tam jeszcze, ale jest dużo informacji, które chciałbym się z nami podzielić, z nami, to sobie przejrzymy te paczki. Natomiast dostaliśmy jeszcze, oczywiście od dzisiaj jest już niemożliwe, resetowanie talentów, znaczy skilli, atrybutów, znaczy za darmo. Tak jak do tej pory było. To już tego nie można zrobić. Załóżmy, chciałbym Pujola, także jak zrobiliście, nie zdążyliście, no to już będzie trzeba zapłacić. Jeśli się to nie podoba, panie, zapłać pan, nie mam pieniędzy. No, także już trzeba płacić za resetowanie atrybutów. Natomiast ważne sprawy, ale w przyszłości wydaje się mi się, że nie czytałem tego, ale wydaje mi się, że też będzie coś takiego, że za darmo przez jakiś czas, załóżmy, nie wiem, tydzień, dwa, będzie resetowanie tych atrybutów. O, tutaj właśnie informacja jest odnośnie tego. Natomiast tutaj macie update w grudniu, jaki nastąpi. Pierwszy dotyczy to, że będą eventy związane z co-opem. Nagrody tam będą, zobaczymy co i tyle. Druga informacja, kontrakty będzie można przedłużać za GP pointsy. Nie tylko za te takie, można powiedzieć, karty 60-dniowe czy 10-dniowe. Raz, to jest warta uwagi informacja. Ja tam nie mam co problemu, bo ja mam tych, że nie pokażę, w ogóle tych kontraktów nie... Ja chyba nigdy żadnego kontraktu nie wiem, mówię, to wiesz, nie wypadł. Nie, no Maldinie ma chyba niedługo się kończył. Teraz zobaczymy Maldinie. Ja gdzieś tam jestem na tym. No, mam 60 dni 10 i 10 dni 380. Ale tutaj gdzieś jest... gdzie ta informacja jest? 147 dni zostało, to jeszcze długo. U nas Pellegrini, nie wiem. Co 29. To jeszcze chłopaki pograją. W miarę to nowy skład jest, bo ja w pewnym momencie restowałem konto, wyrzucałem zawodników i tak i tyle. Natomiast co my tu mamy? Mamy tak, jeszcze dodatkowo. No, że będzie można zmienić po prostu. Jak ktoś wam na złość robi, to tylko będzie jedna cieszynka na mecz. I tyle. Druga sprawa jest League Revamp. Teoretycznie poprawiony zostanie matchmaking, być może będzie tak dobierany, nie wiem, przypuszczam, że może być druga dywizja z drugą dywizją, trzecia z trzecią i tylko pierwsza będzie się tłukła z pierwszą, co oczywiście, nie wiem czy na to liczba graczy pozwoli, ale ja, i tak jest dużo więcej graczy, bo ja na przykład mam teraz rating ponad 1800, a mam znacznie gorsze miejsce rankingowe niż wcześniej, także to tylko sugeruje, że jest graczy więcej. Aby nie było problemu ze znalezieniem przeciwnika, zwłaszcza na początku sezonu. No i będzie można trenować swoją drużyną Dream Team na treningu. Właśnie tego nie było, że teraz będzie można sobie poćwiczyć z wody, strzały z dystansu, z voleja, przewrotki, salta. Wszystko. Wszystkie możliwe strzały, nawet z wolnego nakleszota, tak jak ja. Tam jeszcze będę trenował, żeby wyszyć tego nakleszota, no ale stwierdzenie, że mi się nie chce. Dobrze. Co tu jeszcze jest wartego uwagi? Aha, oczywiście są dwa eventy. Powiem szczerze, że tych eventów tutaj to mi się już nie chce robić. Miałem to robić, ale już się troszkę załamałem, bo mi nic tutaj nie leci. Jeśli chodzi tutaj o te eventy, to warto do tych końców zagrać chociażby. Mi się nie chce. Dla tych skilli też, ale nie mogę nic trafić. Szkoda mi czasu i generalnie ja tylko będę robił to z komputerem. A co mamy teraz? Chyba trzy weszły właśnie. Tak mi się wydaje. Enzila to mamy do wygrania. A czy Enzil jest fajny? Fajna topaczka jest. 11 tygodnia. No i brazylijski jakiś piłkarz. Z ligi brazylijskiej. 6000 GP pointsów. To te dwa sobie zrobię. Enzila. No szkoda, że skilli tu nie dali. Dobrze, będę tam za sezon dostanę te skille, może się coś trafi. Tak. Ale to z kolei dostaniemy piłkarza z Ligi Meksykańskiej, tak? Tak,
gdzieś tam meksykańska, czy tam nie, USA. Meksykańska. No i tutaj oczywiście 3 skille i tego 50 końców. Dają te końce z kołami. To jest, zawsze ten jeden strzał jest w ciągu tygodnia. Tyle. Miejsce aktualnie mam takie, no nie gram jakoś specjalnie, ostatnio przerżnąłem. Nie gram jakoś specjalnie, no sami zobaczcie, mam 1850 ratingu, rating mam 1850, a ranking mam 2777. I mój rekordowy jest 2300 i to chyba przy zrobieniu ratingu 1700, miałem 2300. To jest, baza graczy się zwiększyła. Albo baza graczy w pierwszej dywizji, ale ogółem też wydaje mi się, że się zwiększyła. Idziemy w dobrą stronę, tak myślę. Nie mam małych... W ogóle ja mam małe wymagania w stosunku do tej gry. Dobrze, weźmy sobie najpierw, omówmy... Bo kontrakty się kończą niedługo, czwórki mi, za 4 dni. Za 4 dni mi się kończą czwórki. No, chyba tak. Nie mam piłkarza, którego chciałbym tutaj nawet. Dobra, niech się skończy. Teraz nie mam takiego życia. Odnośnie paczek. No to tak. Sami widzicie, ile mnie pół euro kosztował. Chyba gadać. Stąd, czy oceniamy stąd? Na szybkości, tak. Na szybkości, ale to weźmy sobie w aplikację. Brazylia, ta, znaczy ta, Meksyk i Brazylia. Oj, tutaj coś robiłem z dźwiękiem, bo nie działał. Natomiast to wygląda mniej więcej tak. Zaraz sobie omówimy 11 tutaj może. Dobra, to jest ta paczka i to jest paczka... A wyżej. Dobra, lećmy najpierw tą Hurtado, Roaming Flank. Tak wygląda na maksie. Oczywiście nie są to topowe atrybuty. To jest Roaming Flank, Blaze nie ma. Nasze pod eventy. Kogoś interesuje to. Na lewa noga. Ktoś nie coś potrafi. Tak szybko przylecę, nie będę mówił, bo to na pewno to nie są topowi zawodnicy. O, ten jakiś defensywny obrońca, build-up. Miał troszkę zrobione, troszkę tych skilli więcej, naprawdę mógłby warto być uwagi. Niezwy Lozano. Rodrigo to bramkarz, to nie. Ozo. A zobaczcie sobie na shortsach. Tego shortsa zrobiłem z Czechem. No ma szybkość, ma stamina. Krótki takiej słabej jakości, brak skilli. Kanalnie tylko pod eventy. Juarez? Jest to środkowy obrońca, tak? Walki powietrza skille. Vinas. Box in the box, lewonożny. Nie wiem czy to dobrze robi, że to przeglądam, ale obawiam się, że mogę jakąś perełkę tutaj zgubić. Bo są czasem, ostatnio była taka paczka, że był w niej Marcelo fajny do wyciągnięcia. To zawodnik. To jest dribbler, to mnie nie interesuje. No i generalnie zapraszam was dzisiaj na godzinę 19. Chłopaki będą jeszcze grać fazę grubową, ale o 21 już zaczyna się finał. Zwycięzca z jednej grupy będzie grał z zwycięzcą drugiej grupy.
Oto kto będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy na futbol. Ja będę to komentował od 20, a o 21 będzie finał. Zapraszam wszystkich na SL. Link postaram się włożyć tutaj w filmie. No, Liga Brazylijska, zobaczmy sobie. Może kiedyś ten Endrick będzie już. Nie wiem. Nie być. O, jakie wrzutki ma dobre. Orchestrator. Troszkę wolny i całe przyspieszenie ma, no ale piły potrafi dorzucić, podać. Niezły. Też jest szybki jakiś, tutaj oboczny obrońca, prawy. Bez jakości. Creative Playmaker. No ale ta Liga Brazylijska już widać, że to są silniejsi piłkarze, lepsi są niż z Meksyku. Pewno. To jest fajny piłkarz. Alan Patrick. Ten jest fajny piłkarz na MF-ie. Ujdzie całkiem. Podania, strzały. Super sub. No, nie najgorszy. Fullback finisher. Lewy obrońca. Szybkie przyspieszenie i siła uderzenia. Trzymałość. Przutek nie ma, brak. Paciano. Podania ma fajne. Artur Gomez. Nie wiem, był fajny właśnie ten. Chyba Creative Playmaker był AMF. No jest obrońca. Brak skilli. Paulinho. Szybki roaming flank. Szybki. Ball player. Dobry podaniem dolnym, tak? Właśnie, z dobrym podaniem dolnym. No dobra, no i teraz wróćmy może sobie tutaj do playa mojego. Tyle. Tam jeden był fajny ten. Odnośnie tej paczki, kilka słów. Trochę mam mikrofon za cicho. Coś się dzieje z tym mikrofonem niedobrego. No pojęcie. Dobra, to jest tak. Z tej paczki powiem wam tak. Andrewa, to jest dedykowany, zawsze praktycznie grał jako cross specjalist. Teraz jest hole player, prawonożny, jak zwykle cierpi na speed i przyspieszenie, ale skille do dośrodkowań, znaczy do dośrodkowania ma i do strzału. Fighting spirit, podkręcanie. Te buty nie są za wysokie i to może być taki sobie, ale ja mam też starszą kartę Pellegriniego. Czy nie, to nie jest jakiś mega traf, bo to nawet nie ma one touch pass, true passing, to jest taka podstawa jakby dla każdego hole playera. No, to taki sobie, ale jakbym go trafił, to bym go sprawdził. Mancini, środkowy obrońca. 6 skilli, niestety wysoki jest, wszystko to fajnie wygląda, ale trochę te atrybuty są za niskie, żeby to należało do topu. Ale bardzo solidny obrońca. Jak nie macie, nie wiem, takie 7 na 7, może 7 plus na 10. Jak nie macie, macie problem z obrońcami, no to tego warto zatrzymać. Chociaż na formę A, jak ma, no to nie jest top. Morales, na passing, goal poacher. Double touch, true passing, first time shot, dipping shot, long range curler, super sub. Dwie nogi.
tym może się całkiem nieźle grać. Ma podania niskie 7-3, ale to nie są jakieś atrybuty wybitne takie. Ale dwie nogi ma, można nim spróbować pograć. Nie jest tak jakiś mega najgorszy. Beate, środkowy obrońca, Destroyer. Mam prawie komplet skilli, dosyć szybki, przyspieszenie jest. No, całkiem nieźle wygląda, lepiej niż ten Mancini, bardziej mi się podoba ten. Ale... nie, to taka... albo ten, oboje są gdzieś tam na takim zbliżonym poziomie, bo tamten lepiej walczy w powietrzu, a ten z kolei jest troszkę szybszy. To nie jest top, ale to jest bardzo solidny obrońca. Garnacho, młody chłopak, 19 lat, Holplayer. Jak na Holplayera jest szybki, ma mega przyspieszenie. Fani Manchester United będą się cieszyć, ale to nie jest jakaś mega, mega karta. To jest za mało. Za mało, żeby było super kartą. Dużo, dużo za mało. Ale przewrotkę fajną zrobił. Gol sezonu prawdopodobnie. Magnan Havertz. No i odnośnie tego Havertza jest taka sprawa, że on to jest Holplayer. Ja go miałem jako Holplayer, ale miałem z nim troszkę problem. Nie wiedziałem jakoś. Nie podchodził mi, ale tego chciałbym przytulić, bo dostał skilla do walki w powietrzu. True passing, super saba. Znaczy nie wiem, na pewno miał true passing, ale super hit i główkoma nie ma. Nie wiem, czy nie wcześniej miał. Ale tego bym przytulił, bo na tej pozycji gra Gavi i Gavi bardzo często wchodzi w pole karne i uderza z głowy, tylko Gavi jest 20 cm niższy. Przesadzam z 15. No, to może być ciekawy traf. Nie chcę się powiedzieć na temat zawodnika tego, ale on mi może podejść zwyczajnie. Chciałem go trafić. Pau Torres. Odnośnie tego Pau Torresa, powiem wam tak, że... ten Pau Torres, generalnie go trafię, no to wejdzie do głównego składu. Będzie grał z Maldinim i z Puyolem. Z tego względu, że ma komplet skilli. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem ma skilli. Siedem ma skilli. Mój Pau Torres, ten poprzedni, z poprzedniego tygodnia, miał skilli bodajże 5 albo 6. Rudiger natomiast ma 5 skilli, a potrzeba jeszcze 3. I dlatego chłopaków by wyprzedził, jeśli bym go trafił. Jeśli miałbym skille, to pewnie bym dodał i no, ten by się nie złapał nawet na rezerwę, bo nie można mieć dwóch Pau Torresów. A na pewno będzie grał w głównym składzie. Jeśli go trafię, to będzie grał w głównym składzie, bo to jest bardzo dobry obrońca. Bardzo solidny, wysoki. Jeśli mówimy o destrukcji, prawda? Szybki, przyspieszenie ma. Także to jest traf warty uwagi. Bardzo dobry. Bruno Guimarães, Anchorman. Anchorman. Mnie zaskoczył. Proszę. A skille defensywne troszkę nisko. Wzrost nie najniższy, nie najwyższy. Przyspieszenie, szybkość całkiem no, znośna, bym powiedział. Walka w powietrzu słaba, fizyka kontakt na poziomie. No, ale brak skilli defensywnych, 3 skille z 8 to trochę go gdzieś tam... To raczej nie jest taki kompletny, bym powiedział, defensywny Anchorman. Nie wiem, czy może być ofensywna Anchorman, ale... No nie, troszkę brakuje. Dembele, miałem jakiś czas temu Dembele i bardzo długo u mnie grał. Na prawym lub lewym skrzydle bardzo dobre doświadczenie miał, jak na niego. Ponieważ ma dwie nogi, także gdzieś to... pomaga. Może dwa skrzydła w sumie zapełni, nawet do pomocy może, na pomocy może lewej, prawej grać. Jak tego nie macie, no to wam polecę, bo on ma double touch. Szkoda, że nie ma ulepszonego, flip flapa nie ma. Ale ma true passing, pinpoint crossing, no i one touch pass mu się nie doda, ale na pewno jest wart uwagi ten Dembele. Mu się nim dobrze grał, a ja nie jestem jakimś mega driblerem. Ofensive awareness troszkę nisko. Picking power też trochę nisko, ale dwie nogi tutaj i dośrodkowania na takim swoim poziomie i szybkość całkiem nieźle może tu być.
No i Rodrygo. Rodrygo też sprawdzałem. Tego wam bardzo, bardzo polecę, bo jest mega szybki, ma bardzo dobre przyspieszenie. Skill do dribblingu, balans całkiem ok. Finishing 8-8, też jest wysoko. Zawsze noga high, ulepszony double touch, podkręcanie, to tutaj ma troszkę niskie, ale ogólnie podkręcanie, long range curler, first time shoot, two passing, one touch pass, super sub, first time shoot. Deep lying forward. Jako deep lying forward podanie ma na poziomie 76, to jest dosyć wysoko, to jest prawie jak Hurricane chyba 80 ma, to też jest deep lying forward, ale to jest bardzo solidna karta, bardzo, bardzo mi się podoba. I jak mu go trafił? Ciężko. Na pewno bym go nie wyrzucił ze składu, bo on tu wszystko ma to, co powinien mieć deep lying forward. Hurricane jest wyższy, ma główkowanie, ma walkę w powietrzu, ale to jest troszkę inna specyfika zawodnika, ale ten oddaje w postaci szybkości i dribblingu. Także to jest super karta. Także z tej paczki Dembele, Pau Torres koniecznie, Rodrygo, Havers do testów, Teate, solidny obrońca, Mancini, solidny obrońca, wiele nie. Dobra, wylosujmy sobie. Może mi się trafi ten obrońca, Pau Torres. Teraz ten Anchorman, wzrost 1,82 m, no ale tam do defensywy 3 skille, to mi nie pasuje. Generalnie Pau Torresa chciałbym tylko. Dobra, jest Mancini. To nie Pau Torres, ale mega, mega solidny traf. Tam jeszcze chyba będę miał jedno i drugie losowanie z gry z komputerem. To sobie będziemy jeszcze dwa razy losować w trafie. No jest ten Dembele właśnie. Dembele. Na razie nie mam dla niego pozycji. Bo w życiu nie wygryzie Arnolda czy Beckhama. Ale to mówię, to umie. To jest skrzydłowy. Jak zwykle pech to pech, nie? Nic nie można trafić. No Bruno Guimara się trafił. No nic, będę próbował jeszcze z tych darmowych losów go wyciągnąć. Szkoda mi tego Pau Torresa, bo zobaczcie, ten mój... ten, Jezu, co ja robię. Ten mój to jest bardzo dobrym obrońcą, jak widzicie, jest w głównym składzie teraz. Tylko, że mu brakuje skilli. Tamten dostał interception, chyba Fighting Spirit coś jeszcze dostał. Generalnie jednego skilla mu brakuje tamtemu, zielonemu. I wolałbym tamtego od tego na tą chwilę, bo nie ma skilli, żeby mu użyć. I tak samo jest z Rudigerem. Wolałbym też tego Pau Torresa zielonego niż Rudigera. Niestety. Może stety. Dobra, to było na tyle. Zapraszam na SL, o 19 się zaczyna. Ja będę komentował o 20, o 21 będzie finał. Link będzie tutaj w opisie filmu. Także zapraszam i trzymajcie się do... Być może w piątek będzie stream o 12 po południu. Nie obiecuję, ale być może odpalę się. Na razie, trzymajcie się, hej.